Tak, no to mówię, poniedziałek wielkanocny, jest tam, jada na rajdza, ale chyba za daleko nie pojada, bo to się mi tu zaczyna śmierć gustować. Ale to są dzisiaj takie przejściowe deszcze, mam nadzieję. No faktem, że też jada takimi trochę zadupiami. Leje niestety i co najgorsze jeszcze sranie bierze, a najlepsze jest to, że nie mam ubrań przeciwdeszczowych i papieru toaletowego, ale widzę, że tam się zaczyna chyba jaśnić, ale kusiło i musiałem wyjechać na rower, tu jakoś staro szopa. O kurde, jeszcze grzmi, fajnie, ambitnie. Na jakichś motorach prostowych tam nie wiem. No, trochę nieciekawa sytuacja. Wyraźnie świeże ślady auta. Jeje, jak stopia. A srał to pies, idę się wykąpać. Ja oczywiście do lasu nie jadę, bo... Ale... O! Jest! Proszę, proszę! Dowód zbrodni. Tak, witam wszystkich. To już jest Bronów. Ja, Bronów, tak. Nasza okolica, Świętoziemia, można powiedzieć. Moja ojczyzna, mój heimat, jak to się po śląsku godo. Tam widać zamglone Beskidy. Jest na takim pustkowiu, na takim fajnym trakcie tutaj, wzdłuż rzeki Iłownica. Bardzo fajna trasa, tutaj też dużo ludzi czasami spaceruje. No, niestety teraz jest pusto. Fakt faktem, że też już jest prawie 7 na wieczór, także no i jest zima, ja już też jadę do domu, także będziemy się pomału żegnać. Tu jest mój przyjaciel, który jest ze mną już prawie 2 roki. Tą torbę, tą sakwę to że wygrał na rajdzie, oczywiście w mojej okolicy. Ja, no to fajna sprawa, adrenalina była, no to auto w lesie tam trochę mnie wystraszyło, bo się minął z takim jednym ciekawym samochodem, także no fajnie. Generalnie rzecz biorąc, zawsze polecam, jak kto ma ochota, żeby jeździć na rowerze, bo ja to robię już od ponad 20 lat, także chyba tylko trzęsienie ziemi jest mi w stanie tego zabronić. I taką refleksja mnie naszła, słuchajcie, w 2012 roku moje wyprawy rowerowe były też na północy Polski, tam odwiedziłem Półwysep Helski i okolice miejscowości
Reda, o tak. I Gdańsk też odwiedziłem, także tak się składa, że mam tam osobę, którą znam w Gdańsku. Zainteresowany, wie o kogo chodzi. Zainteresowana. To przecież jest kobieta. No. To by była długa historia, tak ciekawo, fajnie. Także no, fajnie jest, że mnie też tam oglądają. Mam też tam widzów w okolicach Gdańska. Mam też widzów w okolicach Cieszyna, także super, elegancko. Tak, to już jest Bronów. No ja już kończę te moje dzisiejsze realizowanie. Przygody były fajne, jak zawsze zresztą. I o to chodzi, żeby były przygody. I pamiętajmy jedno, nie dać się tej całej koronie, koronawirusowi. Trzymać się jakoś zdrowo, bo będzie lepiej. Trzeba w to wierzyć, że będzie lepiej, że będziemy mogli jeździć na dalekie rajzy. Bo jak na razie, no niestety jest to niemożliwe. Szkoda, wielko szkoda, bo każda ta korajza, czyli wyprawa, ma swój urok, ma swój klimat i no, co tu dużo gadać, ten kto jeździ, to wie o co chodzi, nie? Także super, no. Generalnie rzecz biorąc, święta też jakoś fajnie minęły. Były dwie rajzy, także okej, nie? No chociaż te święta to w ogóle jakieś takie porąbane były, bo nie byłem ani razu w kościele. Zresztą do kościoła nadal tylko 5 osób może wyjść, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo do sklepu może wyjść więcej. Także chora sprawa. No cóż, no taką mamy władzę pisowską. Tak, no to już są moje tereny, moja, że tak powiem, święta ziemia. Ojczysto. Swoją drogą to tutaj właśnie w tym rejonie 2 dni temu znaleźli granat moździerzowy. Także było spoko. Było ciekawie, nie? Dobra, nie będę się tutaj już... O, widać, że nie tylko ja taki szalony i na rowerze jeżdżę. Ja tu jest taki mostek, żeby się nie wywalić tam, nie pojadę. Dobra, no to dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Gdańsk, bo tam też mnie oglądają. Ja tam był w 2012 roku na rowerze. Znaczy się jeździłem tam na rowerze. Półwysep Helski, Gdańsk, Reda. Tam takie fajne pagórki są. Rozewie. Także mam te tereny tam odwiedzone. No i cóż, no i trzymajmy się. Nie dajmy się tej koronie całej. Idę zaś. Do następnego razu. Cieszę się. Cześć.